1 września 1939 roku Niemcy napadli na Polskę. Prowadzili swoje rządy, zamknięto szkoły, dostarczano bardzo mało energii elektrycznej, wieczory się spędzało przy karbidówkach, które bardzo osłabiały wzrok. Niemcom nie zależało tylko na zajęciu terenów, ale i na wyniszczeniu mieszkańców. W związku z tym głodzono ich. Zarekwirowano żywność najważniejszą, mięso, produkty. No, to co powiedzmy jest najbardziej potrzebne, prawda? Każdy pretekst mógł być do zabicia Polaka. Na ulicach były łapanki, rozstrzeliwano Polaków za nic, wywożono do Niemiec na roboty, do obozów. W związku z tym naród polski był bardzo uciemiężony, zmęczony tymi działaniami i równocześnie powstała Armia Krajowa. Znaczy, może nie Armia Krajowa, tylko armia, polska armia podziemna. No, mobilizowali się młodzi ludzie. Był sabotaż mały, robiony przez harcerzy. Wysadzano tory kolejowe, mosty. No, była walka, jak to się mówi, wręcz z Niemcami. A młodzi ludzie przechodzili ćwiczenia bojowe i byli przygotowani do walki. Ja akurat byłam w szarych szeregach, byłam już dorosła, bo miałam 17,5 lat, bo ja byłam z przydziałem donosicielka broni. W związku z tym zlecono mi przewóz części do robienia błyskawic z Lublina do Warszawy. I ja to bardzo ładnie to wszystko wykonałam i mój poznany u mojego kolegi, który był w Legii Akademickiej, się nazywał Grendeszyński Kazio, ponieważ było tajne nauczanie, mnie udzielał lekcji języka francuskiego. Sam był w Legii Akademickiej, w związku z tym ja byłam w szarych szeregach i do niego przychodził profesor. Profesor, który na razie poznałam go jako profesor. Ale w momencie, kiedy powiedzmy już zakończyłam tę swoją działalność, powiedział nam, że wciąga nas do prawdziwej armii, do kompanii B3, do pułku Baszta, przeszkolenie małe, ponieważ fajnie rzucałam granatami, też przeszłam małe przeszkolenie, w związku z tym przysięgi się zdawało i on, i ja, on w Legii Akademickiej, ja w szarych szeregach, prawda? W związku z tym trzeba było tylko znaleźć pseudonim. I porucznik Schwarz, bo potem już wiedziałam, że to jest porucznik Schwarz, przyszły dowódca, przyszły zastępca dowódcy kompanii B3. No taki przydział dostałam. Zastanawiał się, ale w końcu powiedział, nie, damy jej pseudonim Grenadier, bo to było bardzo odważne, bardzo niebezpieczne, a mówi w XVIII wieku, to mówi, do takich działań, do takich zadań wykorzystywani byli grenadierzy, do trudnych właśnie zadań. No i zostałam tym grenadierem i zostałam żołnierzem.